Rakub, jak dyrektor szkoły podstawowej w Posadowej Mogilskiej. Inwestycja montażu nowoczesnego ogrzewania gazowego została wykonana w budynku szkoły podstawowej w Posadowej Mogilskiej, który został wybudowany w 1987 roku. Nasz budynek położony jest w terenie górskim, na terenie gminy Korzenna, blisko rezerwatu Cisów w Mogilnie. Jest to budynek piętrowy, mieszczący 7 sal lekcyjnych, inkubatura około 400 metrów kwadratowych. Powodem zdecydowania się na nowoczesny gazowy system grzewczy to zdobycie dofinansowania na inwestycję przez organ prowadzący, czyli Urząd Gminy w Korzennej, oszczędność oraz wygoda. Zmiana kotła węglowego na gazowy z firmy Robur, dostarczonego przez Gazuno, to duża oszczędność finansowa, kilku tysięcy złotych. Jest to na budżecie szkoły duża opłacalność. Inwestycja przebiegała w okresie wakacyjnym, skończyła się z początkiem roku szkolnego. Przebiegała bez zakłóceń. Jesteśmy zadowoleni po pierwszym okresie grzewczym. Od stycznia do października ogrzewaliśmy systemem węglowym. Był to system mało opłacalny, ponieważ trzeba było jedną osobę do obsługi w tym zakresie zatrudnić. Obecnie jest to duży system ogrzewania gazowego, który jest o wiele opłacalniejszy ze względu na to, że jest i bezobsługowy, i można wykorzystywać technologię informatyczną w domu. Także mamy dostęp do tego zasięgu również poprzez laptopy domowe. Polecam bardzo serdecznie placówkom oświatowym do inwestycji tego typu systemów grzewczych.